Witam ludziska z daleka i z bliska. Słuchajcie, dzisiaj pokażę Wam urządzenie, jak zupdate'ować je przez naszego peceta. Czyli tu mamy mini OBD z X-Horse'a. Były pytania odnośnie tego, jak je zupdate'ować przez peceta. No to teraz zrobimy sobie to. Czyli przechodzimy do strony, tak jak tutaj widać, jest strona na górze www.xhorse.com, xhorsetool.com/info/software/downloads i slash. Otwieramy sobie tą stronę. Tak jak widać, na dole będziemy mieli tutaj Xtool Upgrade Kit. Naciskamy sobie tutaj to, oczywiście, i po naciśnięciu otworzy nam się następna strona do ściągania tego pliku. O, kurde no. Lenovo Solution Center, tak jak moje stare Lenovo. No ale działa do upgrade'ów. Otwieramy tutaj właśnie ten. Tak jak mówię, wciskamy sobie ten program. Otwiera nam się ta stronka do ściągania. Naciskamy sobie ściąganie. Ściągniemy sobie plik RAW-u na kompa. Później ten RAW sobie ekstrahujemy do folderu. Mamy sobie, tutaj zrobiliśmy folder, mamy folder. Wchodzimy do tego. Tak jak widać, mamy taki folder, ten Upgrade Kit 1. Otwieramy to. Po ekstrakcji. Coś tu fokus szwankuje, no ale musimy to przetrwać. Mam niestabilny stół tutaj w filmie. Tak więc idziemy na dół. Mamy ten Upgrade Kit na dole, aplikacja, tak jak widać. Podwójne naciśnięcie skutkuje otwarciem aplikacji. Otwiera mi się aplikacja. W tym momencie, poczekajcie, ustabilizuję trochę ten ekran, to wszystko, żeby... O, zrobimy zooma większego. Znaczy zmniejszymy zooma, o tak to powiedzmy. Żebyście wszystko widzieli, co tam na dole się dzieje i tak dalej. Może jakoś to trochę bardziej ustabilizować. No ale... Coś ten fokus szaleje, no bo to ekran tutaj od monitora troszkę się rusza od wibracji. Może dlatego. Ale zaraz tutaj ustawimy. O, teraz jest troszeczkę lepiej. Idziemy dalej. Czyli teraz podłączamy sobie nasze urządzenie przez USB do kompa. Tak. Jest połączone, zrobiło pibibim. I tak dalej. Niestety nie usłyszycie tego, bo robię nakładkę głosową, żebyście widzieli, że jest zmiana oprogramowania. Drugi raz robić tego przecież nie dam rady zrobić. Wybieramy sobie nazwę urządzenia, czyli my mamy mini OBD. Wciskamy tutaj znajdź urządzenie, tutaj po prawej stronie, tak, znajdź urządzenie. No i nam teraz wyszukuje urządzenie. Oczywiście wyszukało urządzenie. Widać, pali się czerwona kontrolka. Jak miesza coś tam, to się wtedy palą, tam mrugają niebieskie. Tak więc tutaj możemy sobie sprawdzić, tutaj czy coś jest na tym zapamiętane. Ale tutaj zazwyczaj nic nie ma. Tak jak widać. Na dole mamy, na samym dole, tak jak widać, pasku jest. Ja to zaraz Wam pokażę. Naciśniemy sobie jeszcze raz Find My Device, czyli znajdź moje urządzenie. Niech się to odświeży. I tak jak widać tutaj na dole, na samym dole, tutaj na samej krawędzi jest numer SN mojego urządzenia. Tak, tutaj. I tutaj mamy wersję oprogramowania, czyli 1.2.7. Naciskamy teraz Upgrade. Czekamy chwilę cierpliwie. Nam się to zupgrade'uje. Teraz szuka. Skanuje, jaki tam...
co nam jest potrzebne do tego. Chwila cierpliwości, zaraz się wszystko ruszy. Oczywiście reklamy musimy sobie obejrzeć, jakie to wszystko jest wspaniałe. I zaczyna tutaj się coś dziać. Ściąga nam teraz nowe oprogramowanie do tego urządzenia. No i teraz zaczynam upgrade'ować, update'ować. Oczywiście w trakcie tego update'owania nam tutaj mrugają te niebieskie kontrolki ponad tą czerwoną. Nie ruszam tego, żeby wam pokazać, ze względu na to, że wiadomo, no to jest stary komputer, te USB-ki też tak działają jak tego, jak już tak położyłem. Jest kontakt, to jest dobrze, to niech sobie będzie. No używam tam tego właśnie do tych update'ów. Tego Panasonica CF19 mam do tych, bo to dyski się wymienia bardzo szybko, to mam do tych różnych oprogramowań samochodowych i tak dalej, no nie. Tak więc to jest typowo pod te właśnie upgrade'y, update'y tych urządzeń i tak dalej. No ale robi robotę. Cóż mogę powiedzieć, muli bardzo, bardzo muli. Tam nic nie ma praktycznie, on muli jak diabli, no nie. No niestety, tak to jest. No i patrzcie, tutaj już kreska się zbliża ku końcowi. Zaraz będzie końcówka. Jeszcze chwilunia. Bądźcie cierpliwi. I dokonamy update'u. Tak jak widać. Wszystko tutaj tego. Mamy tą wersję 1.2.7. Zaraz po update'cie sprawdzimy, jaka jest nowa wersja. Ostatnio jak połączyłem do tego, do urządzenia, to właśnie wyskakiwało, że jest nowa wersja. No i wciskamy OK. Wcisnęliśmy OK. Musimy teraz odświeżyć, czyli znowu naciśniemy ten Find My Device, czyli znajdź moje urządzenie. Tak, tutaj ten drugie od prawej strony. Niech on sobie tutaj znowu przeszuka. I zaraz nam się wyświetli wersja urządzenia, no nie? No i mamy wersję urządzenia 1.3.1. No, to by było wszystko na dzisiaj. Nie zapomnijcie polubić, zasubskrybować, podzielić się. I dla tych, którzy chcą wesprzeć mój kanał, zapraszam na mojego Patreona. Link będzie tam oczywiście w dolnej partii, czyli w opisie. Tam na dole pod naszym filmikiem. O, tam gdzie mój palec wskazał. Tam znajdziecie. Tak więc trzymajcie się tam. Powodzonka. Miłego dzionka albo wieczorka. No u mnie to jest noc. Tak więc do następnego. Na raziówka.